Witajcie. Piwonia to prawdopodobnie najbardziej monstrualne osiągnięcie radzieckiego przemysłu obronnego. Mowa o samobieżnym dziale artyleryjskim nieprawdopodobnego kalibru 203 mm, zdolnego do wykonania taktycznego uderzenia nuklearnego, które jest obecnie najpotężniejszą haubicą zarówno w armii ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Uważa się, że swoją nazwę od kwiatu piwonia z rosyjskiego pion 46-tonowe działo samobieżne otrzymało dzięki bardzo spektakularnemu wyjściu pocisku, najpiękniejszemu ze wszystkich dział samobieżnych, jeśli w ogóle można tak mówić o maszynie śmierci. Dziś przypomnimy sobie historię powstania tej broni, jej zastosowanie i spróbujemy zrozumieć, na ile oryginalnym opracowaniem jest pion. W momencie aneksji Krymu i rozpoczęcia działań wojennych w Donbasie działa samobieżne nie były już na wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy. Dzięki niewiarygodnym wysiłkom na przełomie sierpnia i września 2014 roku do działania wprowadzono pewną liczbę dział. Już jesienią 2014 roku w kierunku Doniecka wysłano 3 egzemplarze. Co więcej, wszystko odbywało się w najściślejszej tajemnicy. Tylko 3 osoby w dowództwie wiedziały o zadaniach artylerzystów i lokalizacji stanowisk. To właśnie załogi działa Pion w nocy z 4 na 5 grudnia 2004 roku ostrzeliwały już prawie zniszczony stary terminal donieckiego lotniska, niszcząc znaczną część sił wroga i ostatecznie niszcząc go, po czym najeźdźcy zostali zmuszeni do opuszczenia terminalu. Sama konstrukcja została właściwie przyjęta na uzbrojenie Armii Radzieckiej w 1975 roku. Zaprojektowany do niszczenia fortyfikacji betonowych, żelbetowych i ziemnych, niszczenia artylerii dalekiego zasięgu wroga, taktycznych instalacji rakietowych i innych środków transportowania ładunków jądrowych. Sęk w tym, że już na początku lat 70. stało się jasne, że nuklearna wojna totalna jest niemożliwa, ponieważ po prostu nie byłoby w niej zwycięzcy. A nawet jeśli ktoś by jej użył, byłyby to zapewne ładunki taktyczne nuklearne, dla których w ZSRR najzwyczajniej nie było transportu. Odbyło się jednak doświadczalne użycie amerykańskich dział samobieżnych M107 kaliber 175 mm, a zrobili to Izraelczycy podczas wojny z 1967 roku. W tym czasie te potwory swobodnie strzelały do strategicznych obiektów Syryjczyków z odległości 32 km. Piwonia jest przeznaczona do przygwożdżenia tyłów wroga, niszczenia szczególnie ważnych obiektów i środków ataku nuklearnego na głębokości taktycznej w odległości do 47 km. Opracowując nową jednostkę samobieżną, radzieccy inżynierowie rozważali dość sporo opcji, przy czym priorytetem była opcja typu zamkniętego z działem w opancerzonej sterówce. Jednak wojsko nalegało na otwarty system uzbrojenia, tak jak w przypadku dział samobieżnych Hyacinth. Od lat 50. ZSRR zdecydowanie pozostawał w tyle za USA w kwestii ciężkich, samobieżnych stanowisk artyleryjskich. W celu zmniejszenia tej różnicy w 1967 roku rozpoczęto prace rozwojowe nad stworzeniem samobieżnego stanowiska artyleryjskiego Pion. Pojawił się wybór dotyczący instalacji działa na systemie gąsienicowym. Problemy z działami o dużej i wyjątkowej mocy produkcji krajowej zmusiły rządzących do zwrócenia się w stronę przetestowanego sposobu, czyli wykorzystania zagranicznego doświadczenia. Ponieważ czechosłowacka firma Skoda miała dość spore doświadczenie w tworzeniu artylerii tej klasy już od czasów I wojny światowej, podpisano z nią umowę na dostawę prototypów armaty 210 mm BR-17, ale później zdecydowano się zmniejszyć kaliber na 203 mm. Warto jednak zauważyć, że w latach 30. B-4 był naprawdę potężną bronią, natomiast już w czasie II wojny światowej zaczął przegrywać z niemieckimi odpowiednikami. Działo samobieżne 2S7 Pion ma długość 13,2 metra i zostało wykonane według schematu bez wieży, a działo pojazdu było otwarte i znajdowało się na podwoziu gąsienicowym w jego tylnej części. W przedniej części kadłuba znajdował się przedział kontrolny, za nim przedział napędowo-przekładniowy, dalej przedział załogi oraz bojowy. Obsługą artylerii samobieżnej zajmowała się załoga licząca 14 osób, z czego 7 stanowiło załogę działa samobieżnego. Podczas marszu załoga znajdowała się w przedziale kontrolnym, a pozostałe 7 osób znajdowały się w specjalnym transporterze opancerzonym lub ciężarówce.
tylnej części pojazdu gąsienicowego zamontowano potężne działo kalibru 203 mm. Konstruktywne odejście od zastosowania hamulca wylotowego pozwoliło zapewnić falę niskiego ciśnienia na stanowiskach załogi, co dało możliwość zrezygnowania z instalacji specjalnej ochrony dla osób obsługujących pojazd. Armata 203 mm była wyposażona w dwutaktowy zamek tłokowy, który zamykał się i otwierał automatycznie przy pomocy specjalnego napędu mechanicznego, gdzie czynność tę można było wykonać również w trybie ręcznym. Podanie, a następnie załadowanie pocisku odbywało się za pomocą mechanizmu ładującego, który mógł pracować pod dowolnym kątem w pionie i poziomie. Warto dodać, że lufa ważąca 14,6 tony i długa na 11 metrów nie jest monoblokowa, lecz składana, więc broń nie musiała trafiać z powrotem do fabryki na renowację, a wystarczyło jedynie wymienić tuleje, co jest całkiem możliwe do realizacji nawet w warsztatach polowych. Inżynierowie włożyli wiele wysiłku, aby zrekompensować siłę oporu odrzutu, która podczas strzału osiągała 135 tysięcy kg siły. W rezultacie z tyłu zamontowano prowadnice, które się rozkładają przed otwarciem ognia na ziemi, pełniąc rolę pomocniczych podpór. W tym samym celu działo samobieżne wykorzystuje lemierz w kształcie ostrza spychacza, który jest zamocowany na rufie działa i napędzają go podnośniki hydrauliczne. Pancerny korpus armaty Pion ma nietypowy kształt. Kokpit jest wysunięty daleko do przodu, który stanowi dodatkowo rolę przeciwwagi dla konstrukcji ciężkiego działa. Podwozie jest zmodernizowaną wersją podwozia czołgu T-80. Amunicja do armaty to 40 pocisków indywidualnego ładowania, jednak tylko 4 z nich są przechowywane w tylnej części działa samobieżnego i stanowią rezerwę, a pozostałe transportuje się drogą lądową i układa na ziemi. Jeden pocisk do Piona waży 100-130 kg, jego kaliber to 203 mm i jest zdolny zniszczyć każdą fortyfikację. Główną amunicją artylerii ciężkiej są pociski odłamkowo-burzące, a także aktywny pocisk rakietowy. Aktywny pocisk rakietowy waży 103 kg i zawiera 13,8 kg materiału wybuchowego, a zasięg tej amunicji był rekordowy jak na swoje czasy i wynosił 47,5 km. Oczywiście celność strzału na tę odległość pozostawiała wiele do życzenia. Oprócz tych wymienionych pocisków, Pion mógł używać pocisków przebijających beton i dwukilotonowej specjalnej amunicji z ładunkiem jądrowym. Te ostatnie nie są już na wyposażeniu armii ukraińskiej, zostały zniszczone na mocy porozumienia o rozbrojeniu. Do oddania strzałów z ziemi załoga wykorzystuje dwukołowy wózek, na którym pociski i ładunki umieszcza się na wyjmowanych noszach. Szybkostrzelność działa wynosi do 1,5 strzału na minutę. Na dodatkowe uzbrojenie działa samobieżnego składa się ręczny granatnik przeciwpancerny, przenośny przeciwlotniczy system rakietowy. Produkcja dział samobieżnych 2S7 trwała 10 lat, od 1975 do 1985 roku. Działa samobieżne weszły do uzbrojenia poszczególnych dywizjonów artylerii samobieżnej, brygad artyleryjskich dużej mocy artylerii, rezerwy Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych ZSRR. Zazwyczaj dywizja składała się z 3 baterii artyleryjskich po 4 działa. W latach 80. zaistniała potrzeba modernizacji dział samobieżnych 2S7. Dlatego prace rozwojowe rozpoczęto pod kryptonimem Malka. Zmodernizowana wersja dział samobieżnych z indeksem 2S7M Malka została również zaprojektowana w biurze konstrukcyjnym nr 3 zakładów imienia Kirowa. W podwoziach zmodernizowanych dział samobieżnych zastosowano bardziej wytrzymałe materiały i ogumione elementy. Na pionie pojawił się nowy sprzęt kierowania ogniem, który mógł odbierać dane w trybie automatycznym. Poprawiono mechanizm zdalnego ładowania, zmieniono konstrukcję stosów na pociski i wprowadzono nową amunicję o większej mocy. Zwiększono ilość amunicji transportowanej bezpośrednio przez działa samobieżne z 2 do 8 pocisków. 2S7M został wyposażony w system regulowanej kontroli pracy ciągłej z automatycznymi systemami diagnozowania stanu najważniejszych podsystemów całej konstrukcji. Modernizacja układu jezdnego Piona umożliwiła zwiększenie wytrzymałości przebiegu silnika do 10 tysięcy km. Eksperci widzą wzrost możliwości tej maszyny bojowej dzięki opracowaniu dla niej precyzyjnych pocisków kierowanych lub naprowadzanych.
Przez cały okres istnienia ZSRR pion nie został użyty ani razu w boju. Jednak nawet po rozpadzie związku i współcześnie praktyka pokazuje, że to działo samobieżne, choć moralnie przestarzałe, to przy odpowiednim użyciu może sobie poradzić z pewnymi wyzwaniami. Przyjęło się uważać, że po raz pierwszy w walkach piony zostały użyte przez armię gruzińską przeciwko wojskom rosyjskim w 2008 roku, ale niestety wszystkie 6 dostępnych dział samobieżnych zostało utraconych podczas odwrotu. Ponadto piony były używane podczas konfliktu w Republice Górskiego Karabachu. Po rozpadzie ZSRR okazało się, że poza Rosją z byłych republik radzieckich Ukraina ma najwięcej dział samobieżnych tego rodzaju. Według Wikipedii jest to około 100 sztuk. W 2014 roku Ukraina zaczęła pozbywać się pionów z magazynów, ponieważ ich czas już nadszedł. Nie wiadomo dokładnie, ile tych dział samobieżnych walczy obecnie po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy, ale niestety okupanci mają ich pod dostatkiem. To właśnie po reaktywacji dział samobieżnych pion na Ukrainie utworzono 43. Samodzielną Brygadę Artylerii imienia Tarasa Triasila. Brygada ta broni kraju od 2014 roku, a po inwazji rosyjskiej w 2022 roku doskonale pokazali się w walkach o Kijów. Jakiś czas później brała udział w kontrofensywie w Charkowie, a teraz kumuluje się w Donbasie. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.